Siemane maneczko, ja jestem Manoyek, a dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z gry ROBLOX. No i słuchajcie, dzisiaj mam dla was bardzo fajny tryb, obecnie jest to drugi najbardziej grany tryb, kiedy to nagrywam, jest to Cash Grab Simulator, czyli zostajemy tutaj wytwórcą, tak jakby gier, w tym momencie mam jedną grę na sprzedaż, jest to Roblox, no i musimy sprzedać tą grę jak największej ilości osób, a w sumie sprawić, że jak najwięcej ludzie wydadzą w tej grze, jeżeli to się rozumie, tak? To na przykład mamy taką pierwszą osobę i tej mogę sprzedać Robloxa, sprzedałem jej Robloxa i ona teraz będzie, wyda $11 na naszą grę, w mikrotransakcjach. Tam widzę jeszcze jednego takiego nubka, ale tutaj również widzę kilka takich osób. No i cała tutaj ten 7. I teraz mam dwie osoby za mną, które będą za mną chodziły i napełniały mój plecaczek. Działa to wszystko bardzo fajnie, gra jest naprawdę mega fajna. Tutaj jedna już widzicie, wydała wszystko, ten też mam $18 tak jakby zarobione. Gra wydaje się mega fajna, jest w stanie dużo takich trybów, jak na przykład tam Snow shoveling simulator i mniej więcej chodzi tutaj to samo o zbieranie, ale tu już mamy tutaj, jak widzicie, troszeczkę lepszych graczy. Tutaj jest higher tier, czyli jest taki, no naprawdę bardzo dobry gracz i on tutaj będzie aż może wydać 2000, tam 2500. Ona teraz zapewni mój plecak do maksa, no i będę mógł to sprzedać, zanieść do banku i dzięki temu będę miał to w banku, mogę też większe plecaki robić, nowe gry kupować i tak dalej, więc tutaj tak jakby wcielamy się w twórcę gier. Po ostatnim odcinkiem wy wcieliliście się w robienie mi uśmiechu na twarzy. Kiedy takie oto wyniki stawialiście? Ponad 3500 łapek, prawie 3500 łapek. To jest naprawdę niesamowity wynik jak na Robloxa, jestem wam mega wdzięczny. No i mam nadzieję, że tutaj również te 2000 nie będzie dla was żadnym problemem, a wtedy ja będę po prostu częściej tą gierkę nagrywał, bo jak widzicie bawię się w niej naprawdę fajnie. A teraz lećmy już z grą, dalej mamy tą koleżankę tutaj podpiętą pod siebie. Ile on może, o nie, ten to w ogóle, ile on mógł wydać? 83 000, gdzie też inni gracze mają już tutaj swoich ludzi, mają troszeczkę lepszych tych ludzi niż ja mam, ale tutaj mamy banki, musimy niestety albo stety zanieść nasze pieniążki do tego banku, tutaj muszę coś naciskać, tutaj mam ATM-y, czyli tak jakby... Nie wiem, jak to mogę zanieść. Muszę tutaj to zanieść do schowka. A dobra, muszę po prostu podnieść tutaj do tej zielonej linii. Było to trochę ciężkie na początku, ale spoko, udało się. Muszę teraz zbierać jak najwięcej tych noobów, żeby znowu ich tutaj do siebie przekopierać. Wiecie, no, żeby ich... $20 aż wyda. Bardzo dobrze, to mi się podoba. Na razie mogę się tylko dwóch. Potrzebuję mieć większy tak jakby plecak. Że... O, tutaj mogę kupić plecaki. Żeby po prostu więcej pomieścić i móc więcej tak jakby pod siebie podpiąć ludzików. $15 tutaj zarobiłem. Okej, czy tutaj mogę gdzieś kupować te plecaki? Gdzie są do kupienia? Tutaj jest $25 za 250, za $75, za 1000, $300 mógłbym masz. To jest fajne, ale ten na razie by mi się przydał. Ale to jeszcze troszeczkę potrzebuję po prostu tego pozbierać. Myślę, że dzisiaj kupimy na pewno większy plecak. Tutaj jest bank, więc lecimy do banku. Czy to jakiś noob? Ten jest noob, dawaj go podpijemy teraz. Podepniemy, dobra, mamy kolejnego tutaj naszego kolegę. No i tyle w sumie w tej grze chodzi. Działa to naprawdę fajnie, jestem w szoku, bawię się przy tym również mega fajnie, no wiecie, takie gierki to jest cud, miód i orzeszki, nic więcej tutaj nie trzeba robić, ani się starać jakoś zbytnio nie musicie, ani nic innego, okej, max playable reach, zaraz kolejna, tam jeden się wypłaci, jeden z nóbków, więc mogę ją tutaj do siebie podpiąć, no i bardzo dobrze, zaraz znowu będzie kolejne pieniążki, 150 w tym momencie mam w banku, potrzebuję 250, żeby kupić większy plecak, który będzie mi dawał zarabiać 75, no to już całkiem spoko, prawda? Idziemy znowu do banku, jak widzieliście tam ludzie mają banki takie, znaczy plecaki takie mega duże, potrzebuję nowych ludzików, 17 tutaj ten mi da zarobić, podepnijmy go i ten tutaj 9, a ta 7, więc tego bym wolał. Bardzo ładnie, no i tyle. Tutaj też jest sklep z innymi grami, które mogę sobie kupić i na tej będę dzięki temu więcej zarabiał prawdopodobnie. Tutaj można kupić gry, tak? Czy nie? Nie, to jest Game Studio The Cool King. A gdzie jest moje na przykład? Tam jest Game Shop, dobra, tam pójdziemy. Bank był tam. Tutaj noob ucieka, podepnijmy go pod siebie, no i idźmy do Game Shopu. Wiem, że tutaj i tak tracę troszeczkę pieniążków na tym, żeby ich tutaj podejmować, ale ej, zobaczcie jak to fajnie działa, naprawdę jestem mega szczęśliwy. Gdzie pobiegła tamta? Odłączyła się ode mnie, to było dziwne. Dobra, idźmy do Game Shopu, zobaczmy jakie inne gry jeszcze możemy kupić. Mamy Robloxa za 0, za 100 mamy Breakilla. On tutaj co 2 sekundy zarabia nam $1, tutaj $3 co 4 sekundy. Czyli troszeczkę więcej, ale dalej niezbyt opłacalne. $1 za sekundę, za Netford. Nie Tford. No to już jest bardzo spoko. Tutaj 3 dolary za 2 sekundy, za 500 tych. Na razie większy plecak po prostu sobie zrobimy, chociaż... Nie, na razie większy plecak. Wydaje mi się zdecydowanie, bo 75 to i tak, wiecie. Tutaj nie... I wtedy też może takich będę mógł, wiecie, podpinać tych lepszych troszeczkę. Tylko jestem ciekaw, czy jak będę miał większy plecak, to czy będę mógł więcej osób po prostu podpinać. Wydaje mi się tak. Wydaje mi się, że tak, to jest całkiem logiczne. I wtedy może też będę mógł po prostu nowe gierki podpinać, tak jakby. Znaczy nowych ludzi, tych co więcej będą mi zarabiali. I to powinno mi dać troszeczkę przewagi. 227, potrzebuję jeszcze 25 i tyle będzie z tego wszystkiego. Będę już sobie mógł zarobić i kupię sobie nowy plecak za 250, jeżeli dobrze pamiętam. Tak mi się wydaje, że właśnie tyle ten plecak kosztował. Tutaj zobaczcie, ile oni zarabiają. Nie, 600 dolarów, to nie jakoś mega dużo, ale ten też jakoś w sumie nie mega dużo. Czy ja już mam maksymalny plecak? Nie, ale za chwilkę będę miał, więc postójmy sobie tutaj, nie, wpłaćmy już i ci dorobią 250. Dobra, tyle mi powinno wystarczyć. Lećmy do Backpack Shopu i tam sobie kupmy lepszych kolegów. Chodź tu, typie. Dobra, wchodzę do sklepu i tutaj kupuję, tak, za 250. Kupmy. Mamy go już? Tak, powinniśmy go już mieć. Nie, czemu nie mieliśmy? Ej, wydałem go... Kupiłem plecak, a nie jakby nie mam go. Czy dopiero jak wypłacę z niego pieniądze, to mi się zamieni? Czy muszę to jakoś w jakichś opcjach zmienić? Nie wiem do końca. Zmienił mi się? Nie, zmienił mi się. To gdzie jest mój plecak? No niewątpliwie pieniądze zostały mi zabrane z konta. Sami zresztą widzieliście. Equip. Okej, bo ja po prostu kliknąłem, żeby nie było equip. Dobra, i teraz mogę. Nie dalej mogę tylko 2. Więc teraz wydaje mi się, że gra, nie wiem, co może zmienić dalej. Ej, czemu nie mogę ich kliknąć? Wydaje mi się, że teraz jedynym naszym ratunkiem tak naprawdę jest kupienie nowej gry. Wtedy będę mógł więcej zarabiać, ale tam widzę, jest Game Studio, czyli to prawdopodobnie będzie moje studio. I co w tym Game Studio będę mógł robić? Może jakoś ulepszać troszeczkę więcej rzeczy. 4 osoby na serwerze tylko mogą być, co jest całkiem spoko tutaj wynikiem. Też nie ma jakiegoś takiego czegoś, że wiecie, że musicie... walczyć o jakieś rzeczy, no spoko, dla wszystkich raczej jest wystarczająco tutaj osób, więc nie ma co się martwić. Ten ile jeszcze mi zarobi? Dolarka. No nieszczęście tam byli, ale nie chce mi się iść po nich. Chcę iść do swojego studio i zobaczyć, co mogę w swoim studiu zrobić, bo to w sumie jest dość ciekawe. Tutaj mogę co? Za ile to kosztuje? O kurde, mega dużo kosztuje to upgrade'owanie, a mogę sobie tutaj zmienić kolor. Okej, zmienię kolor, ale to mi nie jest na rękę. Tutaj mogę robić inne też rzeczy. No tak, to kosztuje bardzo dużo, więc na razie w upgrade'owanie studia nie ma co się bawić tak naprawdę. Trzeba po prostu korzystać z tego, co się ma. Tutaj podepnijmy tego i zaraz jeszcze jakiegoś nubka tutaj sobie znajdziemy. Czy będzie, czy nie, faktycznie być może być, ale może też go nie być. Teraz zbieram 300 dolarów na gierkę, na tą lepszą gierkę, no i zobaczymy, czy to jakoś zmieni tak mega mocno nasze zarobki, bo w tym momencie jest całkiem spoko, wiecie, wybieram też, staram się wybierać tych, którzy mi więcej dają, po prostu, żebym częściej mógł, rzadziej mógł ich zmieniać. W tym momencie mam 100 dolarków, to nie jest jakoś mega dużo, ale też w sumie nie mega mało. Dobra kochani, stać nas na nową grę. I z pewnością tą grę kupię, bo tutaj no już zaczyna się to robić nudna. Jestem ciekaw, znaczy nudne, no to jest taki typowy grant, nie? Musicie... Dobra kochani, mamy już 300 tutaj pieniążków, żeby kupić nową grę. I z pewnością tą grę w tym momencie kupię, bo trzeba, po prostu już... A nie, to 500 aż trzeba aż... 500 aż trzeba aż, tutaj za każdą sekundę dolara. To zbieram chyba na to 500, tak mi się coś wydaje. Albo nie, bo już 20 minut kurde nagrywam, więc wystarczy tyle. Bierzmy tą pierwszą i teraz mogę 3, okej, i mogę tych lepszych, takich żółtych, jeżeli dobrze to rozumiem. Tak jest, mogę tych lepszych, dobra, więc to już naprawdę ma w tym momencie spory sens. Pomarańczowych nie mogę, ale mogę żółtych, no i nubów też prawdopodobnie bym mógł, ale już te żółte są takie całkiem przyjazne, więc... A, ta gra zmieni całkowicie dużo, naprawdę zmieni dużo. Pieniążki teraz będą się dość szybko zarabiały. Czy mogę też nubków? Tak, mogę też nubków, to jest bardzo fajna rzecz, ale oczywiście chcielibyśmy jak najwięcej tych żółtych tutaj podpinać. Plecak też jest wystarczający do tego, tak mi się wydaje. Tutaj też mogę tego sobie podpiąć, to może nie jest jakoś najlepszy, jeżeli chodzi o to wszystko, ale i tak będzie spoko. No i teraz to ja mogę zarabiać, tu 500 kaski to my bardzo szybko zarobimy na następną grę. A wtedy już będziemy mogli chyba tych pomarańczowych też podpinać. No i będzie jeszcze więcej miejsca. No i jak widzicie, bardzo fajnie to wszystko wyszło. 4 dolarki, tego sobie podepniemy teraz za tamtego. Co sekundę jednak całkiem nieźle działa, nie? Zobaczcie, bardzo fajnie to działa. No i tutaj mogę sobie stać i zarabiać, więc tutaj w okolicach banku będziemy musieli się trzymać z pewnością. W ogóle dajcie mi znać, jak wy sobie wyobrażacie te odcinki z Robloxa. Czy chcielibyście bardziej je takie dużo gadane, czy bardziej jednak takie pocięte, że ja tylko pokazuję wam te najważniejsze rzeczy tak naprawdę. Dajcie znać, bo jestem, no jak zawsze jestem otwarty na wasze propozycje. Mogę je też nagrywać także i będę praktycznie cały czas gadał, a mogę nagrywać także większość czasu jednak nie będę gadał. Decyzja zależy tylko i wyłącznie do was, jak wy sobie wolicie. Wiem, że zazwyczaj te odcinki z Robloxa robione, czy to polskich youtuberów, czy to zagranicznych youtuberów, to są bardziej takie gadane, że się przez cały czas gada. No i ja też mogę tak jak najbardziej robić. Zazwyczaj jednak moje odcinki wyglądają tak, że ja tnę te odcinki dość mocno, gram troszeczkę, wiecie, mniej, ale wtedy jest bardziej ciekawie moim zdaniem. No ale to, tak jak mówię, jeżeli chcecie, to zrobimy całkowicie inaczej. Tutaj ile kaski mamy? No trzeba się śpieszyć. No i trzeba kolejnego podpiąć. Tam już widzę jakiegoś żółtka. Czy on będzie miał jakoś dużo pieniążków? Nie wygląda na to na razie. Ej, nie mogę podpiąć, bo mam pełny plecak? To jest dziwne. No i mamy to! Mamy oczywiście w tym momencie 500 pieniążków, więc idziemy kupić kolejną grę. Nie wiem, czy nie lepiej będzie po prostu kupić na przykład większy plecak, ale wydaje mi się, że jednak nie. Większa gra da nam więcej możliwości, a plecak, no mogę stać cały czas przy banku i wiecie, odnosić te rzeczy. Z pewnością lepiej by było zrobić to w innej jakiejś tam kolejności, czy w inny sposób, ale można robić i tak naprawdę. Jeszcze podepnę ją, bo tutaj całkiem sporo ma do zarobienia i z pewnością nam się przyda. Tam też ktoś biegnie, nie. Ale teraz jestem ciekaw, czy w końcu będę mógł pomarańczowy, czy jaki kolor będę mógł uzyskać, bo ja potrzebuję teraz Man Spider, The Amazing. Ok, sobie go ekwipuję i teraz mogę jakiego koloru podpinać do siebie? Pomarańczowy? Może? Być może. Teraz muszę iść do banku oczywiście, żeby oddać te pieniążki, ale wydaje mi się, że pomarańczowe będzie już całkiem takie logiczne. Jeżeli tak, to będzie naprawdę już mega spoko, bardzo szybko będzie się zarabiało, no i w tym momencie będzie nam wtedy już potrzebny niestety większy plecak. Pomarańczowy tam biegnie. Pro. Czy to jest pro gierka? Nie, to nie jest pro gierka, to jakie będę mógł? Czyli co, wydaje mi się, że to też po prostu będzie taka żółta. Że tutaj nic się nie zmieni, tylko że będzie inaczej troszeczkę się zarabiało. Że co 2 sekundy 3, tak? Tak mi się wydaje, więc będziemy troszeczkę szybciej, wydaje mi się, co 2 sekundy 3, no tak, no to będziemy jednego więcej zarabiali niż normalnie. Okej, czyli po prostu nie zmieni nam się tier, ale 1000 będzie potrzebny na następny ten, a na następny plecak jakiś większy też chyba 1000 nam będzie potrzeba. Więc nie wiem, czy dzisiaj już to zdążymy zrobić, no ale wiadomo, no więcej odcinków z tej gry jak najbardziej może być. Ja bawię się naprawdę mega fajnie, więc po prostu dajcie znać, czy chcecie więcej. Myślę, że z pewnością będziecie chcieli, bo gierka wydaje się być bardzo przyjazna. 1000 nam potrzeba, żeby 300 móc sobie zachować. Okej, taki plecak z pewnością by się przydał. Bo teraz bardzo szybko się jednak zarabiamy tą kaskę jednak i trzeba być cały czas praktycznie przy banku. Ten płakał tam, biedny. biedny. 245. Wiecie co? Zarobię dzisiaj jeszcze na plecak. Dobra, jak już widzicie, mamy 1100 prawie dolarów, więc stać w końcu nas na większy plecak. Trochę to trwało, ale mamy. 300 będę mógł tutaj zbierać. Niestety większość, nie będę mógł większej ilości ludzi zbierać, ale tak czy siak powinno być spoko. Będę po prostu mógł iść sobie na dłuższe przejażdżki. Po tym mieście nie jest tak naprawdę ograniczyć się tylko i wyłącznie do okolic banku, bo wcześniej tak było, no kiedy miałem tam 300 do wydania, znaczy 300 do zarobienia, to tylko tam mogłem siedzieć. Następna gra za ile będzie? No raczej już dzisiaj na pewno nie zarobimy na następną grę, ale i tak myślę, że zrobiliśmy całkiem sporo jak na pierwszy odcinek. Ja powiem szczerze, bawiłem się naprawdę bardzo fajnie. Tutaj Noob miał dolara do zarobienia, naprawdę niesamowite. Bawiłem się mega dobrze, gierka jest fajna. Jest taka, że chce się grać po prostu. Taka jest uzależniająca. Ej, aha, nie wziąłem tego większego plecaka niestety. Kolejna gierka za 1000. 2 dolary na sekundę. I to jest Mortal Kombat. I 4 entuzjastów będę mógł. A tutaj casualów, 3 casuali, czyli będę mógł już wyższy poziom. Entuzjaści to są prawdopodobnie ci. Tak jest, to są, nie, tak, to są entuzjaści. Więc oni będą mieli już do zarobienia tam po 100 czy coś. 1000 dolarów to nie będzie już wielki problem, żeby zarobić, więc na pewno w następnej gierce, w następnym odcinku sobie to zrobimy. Tutaj, no, muszę iść po plecak nowy, go sobie założymy. Ale i tak jak mówiłem, bawię się świetnie. Dajcie znać, jak chcecie tutaj, żeby ta gra wyglądała. Czy chcecie bardziej dłuższe odcinki, czy krótsze odcinki, gadane odcinki, mniej gadane odcinki. Już mam całkiem fajny plecak. No i to naprawdę ta gierka w tym momencie ale to bardzo mi się podoba. Fajnie jakby był jakiś taki, wiecie, zdalny bank, albo żeby bank był w kilku miejscach, bo tak naprawdę teraz musicie chodzić tylko i wyłącznie w jednym miejscu, bo tak blisko tego musicie być, żeby cokolwiek robić. Tutaj zobaczcie, entuzjasta ma ile? No tak koło 100-200 dolarów można już pewnie na nich zarobić, co jest naprawdę fajnym wynikiem, i zwłaszcza, że jest ich naprawdę sporo na mapce. Tutaj 5 dolarów miał mój kolega, no bardzo dużo. Niesamowite bogactwo kolego. Tak więc co, panie i panowie, ja będę się już na dzisiaj żegnał. Powiem Powiem szczerze, tak jak mówiłem już wcześniej, gierka naprawdę bardzo mi się podoba i mam nadzieję, że wam również. Dlatego wy 2000 łapek, no i wbija kolejny odcinek właśnie z tego trybu na przykład. W komentarzach dajcie znać, jakie są jeszcze ciekawe tryby właśnie w tej gierce. Ten naprawdę mi się spodobał i na pewno będzie chociaż jeszcze jeden odcinek z tej gierki. Dla osób, które grają na telefonie albo po prostu chcą zagrać na telefonie, przypominam, że na moim fanpage'u raz w miesiącu taka oto karta Google Play 50 zł jest rozdawana. Fanpage na Facebooku, stawcie lajka, no i czekajcie na post konkursowy. Pamiętajcie też o G2A, gdzie z kodem MANO 3% zł na wszystkie twoje wygierki. Link oczywiście w opisie, tam też link do mojego fanpage'a, Instagrama, zapraszam gorąco. Na dzisiaj moje robloxowe świry to już wszystko, trzymajcie się, pa pa!